Muzułmańska kandydatka do kongresu, Rashida Tlaib, demokratka ze stanu Michigan, świętowała jej niedawne zwycięstwo w wyborach kilkoma antyizraelskimi tweetami, w tym jeden, który wliczał: moje korzenie jako palestyńskiej Amerykanki są silne i ważne. Jednakże prawda o tych korzeniach może zaskoczyć nawet Tlaib, jako że przed latami 1960 nie było żadnych Palestyńczyków. Jak ukazuje w mojej nowej książce Historia dżihadu, od Mahometa do ISIS, Palestyńczycy zostali wymyśleni jako broń propagandowa przeciwko Izraelowi. W 1948 rodzące się państwo Izraela pokonało siły z Egiptu, Iraku, Syrii, Transjordanii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Jemenu, które były zdeterminowane, aby całkowicie go zniszczyć. Dżihad przeciw niemu trwał, ale nie ustępował. Pokonując Egipt, Irak, Syrię, Jordanię i Liban ponownie w wojnie sześciodniowej w 1967 roku i znowu Egipt i Syrię po raz kolejny w 1973 w wojnie Jom Kippur. Odnosząc te zwycięstwa przeciwko ogromnym przeciwnościom, Izrael zacielił wolny świat, co doprowadziło do największego zastosowania w historii muzułmańskiej dyktatu Mahometa. Wojna jest oszustwem. Po to, by zniszczyć wrażenie małego żydowskiego państwa, mierzącego się ogromnym muzułmańskim siłą wrogów i wygrywającego, sowiecki KGB, Radziecki Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, wytworzył fikcję jeszcze mniejszego narodu, Palestyńczyków, zagrożonych przez dobrze naoliwioną i bezwzględną izraelską machinę wojenną. W 134 roku Rzymianie wygnali Żydów z Judei po buncie Bar Kochby i przemianowali nazwę tego regionu na Palestyna. Rzymianie wzięli tę nazwę z Biblii. Było to imię starożytnych wrogów Izraela, Filistynów. Ale nigdy termin palestyński nie odnosi się do niczego poza regionem, nie do ludu, ani etniczności. Jednakże w latach 1960 KGB i bratanek muftiego Jerozolimy, Hajjamina al-Husseini, który kolaborował z nazistami podczas II wojny światowej, Yasser Arafat, stworzył zarówno ten rzekomo uciskany lud, jak i instrument jego wyzwolenia, Organizację Wyzwolenia Palestyny, czyli OWP. I on Mihai Pasepa, który służył jako szef komunistycznej rumuńskiej służby szpiegowskiej z czasów zimnej wojny, wyjawił później, co się stało. Stwierdził, że OWP została stworzona przez KGB, które miało skłonność dla organizacji wyzwoleńczych. Była Narodowa Armia Wyzwoleńcza Boliwii, stworzona przez KGB w 1964 z pomocą Ernesto Che Guevary. KGB stworzyło także Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, który przeprowadził wiele ataków bombowych. W 1964 pierwsza rada OWP, która składała się z 422 przedstawicieli Palestyny, ręcznie wybranych przez KGB, zatwierdziła Palestyńską Kartę Narodową, dokument, który został sporządzony w Moskwie. Palestyńskie Porozumienie Narodowe i Konstytucja Palestyńska również zostały zrodzone w Moskwie z pomocą Ahmeda Shukairi, agenta wpływu KGB, który stał się pierwszym przewodniczącym OWP. Dla Arafata, aby stał na czele OWP, sam musiał być Palestyńczykiem. Pasepa wyjaśnia, że Arafat był egipskim burżujem, przemienionym w oddanego marksistę przez zagraniczny wywiad KGB. KGB wyszkoliło go w specjalnej szkole operacji Balashnika na wschód od Moskwy i w połowie lat 60. postanowili przygotować go na przyszłego lidera OWP. Najpierw KGB zniszczyło oficjalne narodziny Arafata w Kairze i zastąpiło je fikcyjnymi dokumentami, stwierdzającymi, że urodził się w Jerozolimie i dlatego był Palestyńczykiem z urodzenia. Arafat mógł być marksistą, przynajmniej z początku, ale on i jego sowieccy opiekunowie obficie wykorzystywali islamski antysemityzm. Szef KGB Juri Andropow zauważył, że islamski świat był miejscem, której da się wyhodować zajadliwą zarazę nienawiści do Ameryki, wyhodowanej z bakterii marksistowskiej myśli lenistycznej. Islamski antysemityzm sięga głęboko. Musieliśmy tylko powtarzać nasze tematy, że Stany Zjednoczone i Izrael były faszystowskimi, imperialnymi krajami sionistycznymi, finansowanymi przez bogatych Żydów. Islam miał obsesję na punkcie niedopuszczania niewiernych do okupowania jego terytorium i byłby bardzo otwarty na naszą charakteryzację Kongresu USA jako drapieżnego ciała sionistycznego, celującego w przemianę świata, w żydowskie lenno. Członek Komitetu Wykonawczego OWP, Zakir Mussein, wyjaśnia tę strategię pełniej. W wywiadzie z 1977 roku dla holenderskiej gazety Truo, naród palestyński powiedział: nie istnieje. Kreacja państwa palestyńskiego jest jedynie środkiem dla kontynuowania naszej walki przeciwko państwu izraelskiemu, o naszą arabską jedność. W rzeczywistości dziś nie ma żadnej różnicy między Jordańczykami, Palestyńczykami, Syryjczykami i ludźmi z Libanu.
tylko z politycznych i taktycznych powodów. Mówimy dziś o istnieniu palestyńskiego ludu, skoro narodowe interesy arabskie wymagają, abyśmy postulowali istnienie odrębnego narodu palestyńskiego, aby przeciwstawiać się sionizmowi. Z taktycznych powodów Jordania, która jest suwerennym państwem o określonych granicach, nie może podnosić roszczeń wobec Hajfy i Jaffy. Podczas ja jako Palestyńczyk mogę bez wątpienia żądać Hajfy, Jaffy, Birszywy i Jerozolimy. Jednakże w chwili, w której ogłosimy nasze prawo do całej Palestyny, nie będziemy czekać ani chwili na to, by zjednoczyć Palestynę z Jordanią. Gdy ci ludzie zostali stworzeni, ich pragnienie pokoju łatwo można sfabrykować również. Rumuński dyktator Nicolae Ceaușescu uczył Arafata, jak ma grać z Zachodem jak na skrzypcach. W marcu 1978 roku potajemnie sprowadził Arafata do Bukaresztu po finalne instrukcje tego, jak zachowywać się w Waszyngtonie. Musisz po prostu udawać, że zerwiesz terroryzmem i że będziesz uznawał Izrael. Znowu, znowu i znowu ponownie. Ceaușescu mówił Arafatowi. Ceaușescu był w euforii na myśl o tym, że zarówno Arafat i on mogliby zdobyć pokojową Nagrodę Nobla za ich fałszywe pokazy gałązki oliwnej. Ceaușescu nie udało się dostać jego pokojowej Nagrody Nobla, ale w 1994 Arafat dostał swoją. Wszystko dlatego, że odgrywał rolę, jaką mu powierzono, do perfekcji. Przekształcił swoją terrorystyczną OWP w rząd na uchodźstwie, autonomię palestyńską, zawsze udając, że wzywa do położenia kresu palestyńskiemu terroryzmowi, podczas gdy pozwala trwać po nieskończenie. 2 lata po podpisaniu porozumień z Oslo, liczba Izraelczyków zabitych przez palestyńskich terrorystów wzrosła o 73%. Strategia działa w dalszym ciągu doskonale. W procesie za kolejnym procesem pokojowym, w którym uczestniczyły Stany Zjednoczone, od porozumień z Camp David z 1978 roku do prezydentury Baracka Obamy i dalej później, bez możliwego końca. Zachodnie władze nigdy nie wydawały się zastanawiać, dlaczego tak wiele prób osiągnięcia wynegocjowanego pokoju między Izraelem a Palestyńczykami, których historyczne istnienie każdy teraz przyjmuje za pewne, zawiodło. Odpowiedź oczywiście znajduje się w islamskiej doktrynie dżihadu. Wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili. Jest rozkazem, który nie zawiera żadnych środków łagodzących i żadnych nie akceptuje.